Cześć, jak wam obiecywałem, to wlatuje pierwszy odcinek z Out, który oczekuję w 2020 roku. Zaczynamy! Audi A3, czwarta generacja tego auta, zadebiutuje na marcowych targach w Genewie. Nowe A3 ma być większe, a grill będzie tak jak w A4. Nowe A3 w topowej wersji ma mieć 220 koni mechanicznych, w wersji S3 moc 330 koni mechanicznych, a w wersji RS3 odpowiednio 420 koni mechanicznych. W gamie pojawi się także wersja hybrydowa. Volkswagen Golf GTI. Również na tych samych targach zagłosi odmiana GTI w nowym Golfie 8. Golf w wersji GTI ma mieć 230 koni mechanicznych. W odmianie Performance 275 koni mechanicznych. Później we wrześniu zapoznamy się z wersją GTI TCR, która ma mieć 280 koni mechanicznych, a najmocniejsza wersja R ma mieć 330 mocy. Cadillac Escalade, nowa generacja konkurenta Mercedesa GLE i Audi Q7 zadebiutuje już 4 lutego i ma wyróżniać się nowym przodem. Auto ma być większe i masy mniejsze. Do gamy trafi 4-litrowa jednostka V8 oraz odmiany hybrydowe. BMW serii 4. Marka oficjalnie zaprezentuje nową serię 4 na targach w Genewie. Kontrowersyjnym elementem będzie pionowy grill. Nowa seria 4 dostępna będzie w wersjach coupe, M4 seria 4 convertible i M4 convertible. Za napęd ma odpowiadać 6-cylindrowy silnik o pojemności 3 litrów z podwójnym doładowaniem o mocy 510 koni mechanicznych. Mercedes klasy S. Kolejna generacja limuzyny Mercedesa ukaże się na targach w Genewie. Auto ma być dłuższe. S-klasa ma być dostępna w różnych wersjach. Wersje będą takie: Maybach, AMG i wiele innych. Również odmiana elektryczna EQS. W gamie pojawią się 6-cylindrowe benzyniaki wysokoprężne o pojemności 2,9-3,9 litra. Nissan X-Trail. Wraz z debiutem nowego Qashqai'a jesienią zadebiutuje również nowy X-Trail. Ma być większy od poprzednika. Auto w liście wersji będzie miało Akenta i Tecne, a w gamie silnikowej pojawią się benzyny 1,6 i wysokoprężne 1,6 i 2,0. Opel Mokka X. Druga generacja produkowanej Mokki od 2012 roku pojawi się na targach w Genewie. Auto ma być większe. Nowa Mokka X ma być dostępna ze silnikiem benzynowym 110-220 koni mechanicznych oraz odmiany hybrydowe. I jeszcze w tym roku może pojawić się odmiana GSI. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia dopiero w poniedziałek na nowym odcinku Na Drodze. Hej! I pamiętajcie, aby obejrzeć cały ten odcinek. Hej!